feel like we gave one away. We just got to regroup, get better, learn from what we learn from our mistakes, and then come back on Saturday and be prepared to win. Gratulacje dla zespołu Kinga Szczecin. Do końca wierzyli, że mogą wygrać ten mecz, pomimo tego, że przez większą jego część my byliśmy na prowadzeniu. Wydawało się, że mamy pomysł na to, jak grać z Kingiem i przez większość meczu to działało. Natomiast oczywiście nawet statystyki pokazują, mieliśmy problemy z atakiem w drugiej połowie, mieliśmy problemy przede wszystkim w czwartej kwarcie. Końcówka była bardzo wyrównana, ale gospodarze byli bardziej skuteczni. Także o zwycięstwie zaważyły detale. Musimy zagrać lepiej w sobotę i wygrać. Dziękuję panie trenerze. Zanim pytania z sali, to widziałem, że było pytanie od Karola Waśka. I pytanie brzmi: jak pan wyjaśni sobą grę Legii w drugiej połowie? Dlaczego zabrakło kontynuacji świetnej gry z pierwszej połowy? I czy może zespół poczuł się zbyt pewnie? Nie chodzi o przesadnią pewność siebie. Mamy zawodników, którzy są dojrzali, którzy wiedzą, że mecz trwa 40 minut. Wielokrotnie było tak, przecież choćby w Szczecinie w meczu ligowym, że straciliśmy przewagę w czwartej kwarcie, wypracowaną wcześniej bardzo ciężką pracą, także tu nie chodzi o jakąś arogancję czy zbytnią pewność siebie. Mamy świadomość tego, że trzeba grać przez 40 minut. Zaważyły inne rzeczy. Nasz atak nie miał odpowiedniej płynności. Przetrzymywaliśmy piłkę w określonych sytuacjach zbyt długo w jednym miejscu i ona nie wędrowała z rąk do rąk. Nie mieliśmy takiego powiedzmy polotu w grze ofensywnej jak w pierwszej połowie. Także stąd też gorsza skuteczność i te rzeczy musimy poprawić. Dzień dobry panie trenerze, Błażej Pańczyk, Polski Kosz. Ja bym chciał panu zadać pytanie odnośnie, to był pana pierwszy mecz w play-offach. Czy miał pan w sobie taką wewnętrzną presję albo jakiś stres, czy po prostu jakby kolejny dzień w pracy? Czy to stres jest przed każdym meczem? Ja tu nie będę. Myślę, że tak wygląda praca trenera. Zajmujemy się czymś, na czym bardzo nam zależy. Stres jest czymś, co można obrócić w stronę pozytywną. Tak jak wypowiadałem się nawet przed serią z Kingiem, a to, że mieliśmy 7 zwycięstw z rzędu w meczach ligowych, jest ważne dla budowania pewności siebie drużyny, ale nic nie znaczy już w kontekście serii playoff. Także tutaj każdy mecz to jest oddzielna historia. I każdy mecz bardzo dużo waży i tutaj wszyscy musimy pokazać, że jesteśmy na tym poziomie, aby rywalizować z Kingiem i wygrywać. Pierwszy mecz, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, wiedzieliśmy, że Legia tutaj przychodzi naprawdę wysokiej fali, grają dobrą koszykówkę ostatnio i wszystko wygrywają, to wiedzieliśmy, że dobrze się czują. Rzucili się na nas dzisiaj, trafiali wszystko w pierwszej połowie, rzucili 54 punkty w pierwszej połowie i to jest za dużo. Niestety nasze emocje myślę, że mogą być lepsze, a szczególnie w pierwszej. Myślę, że to jest normalne, że każdy chce zacząć playoffs dobrze i super. I niestety to miało negatywny wpływ na nas, ale myślę, że po drugiej połowie wyszliśmy lepiej skoncentrowani i graliśmy swoją. Nie był ładny mecz. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w meczu cały czas przez 40 minut, bo jakoś ta Legia prowadziła, ale nie mogła odskoczyć na większe prowadzenie i po prostu wierzyliśmy, robiliśmy swoje i staraliśmy robić wszystko, żeby grać następną akcję, obronić czy w ataku i po prostu tak było. Jeden mecz, dobry krok, ale najważniejszy mecz teraz jest w sobotę. Dziękuję. Wiedzieliśmy, że Legia jest na fali, to znaczy, że wygrała 6 ostatnich meczów, pokonała naprawdę zespoły z czołówki, że grają fajną koszykówkę, cieszą się tą koszykówką i z jednej strony obawialiśmy się, a z drugiej wiedzieliśmy, co jest kluczem. Kluczem była na pewno obrona. W tej pierwszej połowie, jak Andy powiedział, tej obrony w ogóle nie było. Ja myślę, że troszeczkę byliśmy za nerwowi, nie trzymaliśmy takiej dyscypliny mentalnej. Za szybko chcieliśmy oddać w ataku, co nakręcało Legię jeszcze bardziej. Czyli my chcieliśmy szybko oddawać punkty w ataku, które kończyło się to niepowodzeniem, a Legia w ten sposób budowała swoją pewność siebie. Na drugą połowę, początek wyszliśmy jeszcze, że tak powiem, w tym mudzie z pierwszej połowy, ale już końcówka sama, ostatnie powiedzmy 15 minut meczu, połowa trzeciej kwarty, zaczęliśmy naprawdę mocno pracować. Można powiedzieć, że zespół
Legii nie trafił otwartych rzutów, ale te otwarte rzuty, można powiedzieć, wynikały z czegoś i wynikały też ze zmęczenia. Tak mi się wydaje, że tą swoją nieustępliwością, że wierzyliśmy w to do końca, że możemy wygrać, bo wierzyliśmy. Ja nie miałem czegoś takiego, że ojej, zwątpiłem. Tak samo i tutaj z Endym rozmawiałem przed konferencją, gdy mi to samo powiedział, że na ławce nawet wszyscy wierzyli w to, że możemy ten mecz wyciągnąć. Nie był to ładny mecz, był to mecz walki, pierwszy mecz playoff, był to mecz nawet takich indywidualnych pojedynków, czasami nawet takich nieczystych, jakichś trash talkingów i tak dalej, ale tego możemy się spodziewać, że w tej serii tak będzie. Myślimy już o następnym meczu, musimy poprawić dużo rzeczy, zarówno w ataku, jak i w obronie, na pewno skorygować może tak, bo poprawić to będzie ciężko i być gotowym na dużą batalię w sobotę. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Zanim pytania z sali, to pytanie od Karola Waśka. Co trener powiedział zawodnikom w przerwie meczu? Dlaczego widzieliśmy dzisiaj dwie twarze Kinga? Tak, ja zacząłem od małych zmian, tych taktycznych, ale mentalnie powiedziałem, że zajęliśmy się sędziowaniem, zajęliśmy się rozmową z zawodnikami przeciwnika, a nie gramy. Najbardziej dotyczyło się Zacha Karlbersona, bo on jest takim naszym energetycznym graczem, daje dużo energii, ale to się przerzuciło też na innych, ta nerwowość niepotrzebna. Przerzućmy tą nerwowość na stronę przeciwnika i wtedy będziemy kontrolować mecz, to powiedziałem. I myślę, że to się udało, bo zespół Legii był troszeczkę nerwowy. Nawet zachowanie tam jakieś po meczu było takie chyba troszeczkę, że zawodnicy nie chcieli podać ręki. No trudno, nie chcieli, no tak czasami bywa. Przypomina mi się tam chyba gra w NBA, jak Chicago Bulls grało chyba z Detroit Pistons. Finały, tam sobie nie podali, zespoły nie podały ręki. Natomiast część zespołu oczywiście się zachowała fair. Ja myślę, że tą nerwowość, przede wszystkim tym mentalem, ten mecz, że tak powiem, przerzuciliśmy. I drugie pytanie od Karola. Czy przed drugim meczem największą bolączką będzie znalezienie odpowiedzi na Holmana? Ja myślę, że na każdego tu w Legii jest tylu dobrych zawodników. Jest Jackson, jest Vital, jest Holman. Za chwilę może być, nie wiem, Cowles, który dzisiaj może nie zagrał rewelacyjnego meczu, ale dobrze wiemy, że potrafi grać w koszykówkę, że tych zawodników naprawdę jest dużo. Znalezienie odpowiedzi na każdego z nich będzie ważne, tym bardziej na Holmana. Będziemy to analizować, zobaczymy, co możemy zrobić lepiej, żeby nie pozwolić, żeby tak przynajmniej w pierwszej połowie by grał rewelacyjnie, nie był nie do zatrzymania. Dziękuję. Czy są pytania od pana trenera? Boże Pańczyk, Polski Kros. Panie trenerze, czy tą wygraną pokazaliście tak naprawdę w całej Polsce, żeby nigdy nie lekceważyć serca mistrza? Wie pan co? To jest seria niestety. Ten mecz to jest tylko jeden mecz. Tak naprawdę ten mecz nic nie znaczy w kontekście walki o półfinał. I dopiero będziemy mogli o tym mówić, jak będziemy w półfinale, będziemy walczyć dalej. Na razie nie możemy o tym mówić. Wiadomo, że jesteśmy, że tak powiem, w gronie faworytów i to też nam nie służy. Ja zawsze lubiłem mój zespół, który gra gdzieś tam z takiego underdoga, ale trzeba sobie z tym poradzić. Zawsze jest lepiej gonić tego króliczka niż być gonionym, bo to jest gdzieś tam serducho zawsze mocniej bije, jak się ucieka. I my w tym sezonie no uciekamy, a wszyscy nas gonią, ale no teraz trzeba udowodnić, że to nie był przypadek w tamtym sezonie, że zasłużyliśmy na to, żeby być w gronie faworytów. Czy zranione sercem mistrza, czy jak pan to powiedział? Myślę, że nie. Możemy to powiedzieć dopiero po końcu serii.